Hej, witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a to jest kolejny odcinek Syberii 1. W ostatnim odcinku byliśmy w Barokstadt, gdzie odkryliśmy winną intrygę zrealizowaną przez uniwersytet i jego pracowników oraz pomogliśmy strażnikowi w trzeźwiejszym spotkaniu na świat. Teraz zatrzymaliśmy się w jakimś zakopconym, zadymionym i no lekko strasznym miejscu. Po drugiej stronie muru, tu gdzie no nie jest aż tak bezpiecznie, jak można pomyśleć. Kate Walker, Kate Walker! Oskarze, co się dzieje? Dlaczego pociąg się zatrzymał? Gdzie jesteśmy? Znowu rozkręciły się sprężyny pociągu, Kate Walker. Jeśli chodzi o pytanie odnoszące się do naszego geograficznego położenia, nie mam bladego pojęcia. Więc lepiej poszukajmy maszyny nakręcającej, mój drogi Oskarze. Mam nadzieję, że jest tu jakaś. Tutejsze powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie powinienem ryzykować opuszczania lokomotywy. Moje styki skorodowałyby bezpowrotnie. Oczywiście, zobaczymy. Tym bardziej, że lokomotywa nie ma drzwi. Może jakieś ma, ale przynajmniej nigdy ich nie widziałem. Okej. Okay. Do zobaczenia, Oskarze. Będę tu czekał, Kate Walker. Tu jest taki, no, dosyć ciekawy automat. Więc zobaczymy, co jest wewnątrz tego wielkiego posągu, bo wydaje się to dosyć ciekawym urządzeniem. No i co ciekawe też, tak, ciekawym, co ciekawe, 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 wszystko ciekawe. Zdaje się również być zaprojektowane przez Vorarlberga. No, mamy tutaj znowu cartridge i plan, na którym, jak widzimy, wielki automat ma wymienne ręce, gdzie może mieć sierp, młot albo głowicę koparkową. A jak widzimy, tutaj też jest dosyć taki nietypowy mechanizm, ponieważ, jak widzimy, posiada wysuwane takie kraty, jakby takie drągi, które tamują tutaj jakby przejazd, prześwit z jednej strony, a z drugiej strony tutaj wygląda na to, że to jest mechanizm do nakręcania między innymi pociągów. Dodatkowo tutaj jest też dosyć taka ciekawostka, jest zaznaczone miejsce czerwonym X-em, które będzie nam później bardzo potrzebne. No i jakaś taka charakterystyczna dźwignia, to nie jest klucz Vorarlbergów. Aczkolwiek tutaj wydaje się być coś, co go przypomina. Rączka. A co to mamy? Cylinder z Komkolsgradu. Komkolsgrad to jest właśnie nazwa tego miejsca. Podejrzewam, że może być to miejsce gdzieś na Ukrainie. Albo już bardziej w głąb Rosji, ale jakoś tak. Tym bardziej, że jest opuszczona, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy jest opuszczona, czy nie, no bo i tak, powiedzmy, po tym upadku żelaznej kurtyny wiele miejsc stało się opuszczonych. Nawet nie po żadnej kurtyny, a po upadku samego tego Związku Harcerstwa Polskiego. Okej, okay, pociąg nakręcony, to możemy teraz się z powrotem oddalić na położenie bazowe. A co on ma? On ma akurat właśnie sierp i młot założone, nie ma łapy od koparki. Więc jak najbardziej
prokomunistyczna rzeźba. Rzeźba, posąg, użyteczny taki właśnie automat. Wielki automat. A skoro automat, to na pewno ma wspomaganie duszy. Cokolwiek to oznacza. Okej, okay, wychodzimy stąd. Okej, okay, sama poszła. A tutaj widzimy, ktoś sobie... podąża. Hej, wy tam! Jakieś drzwi jak do jakiegoś tego woltu. Drzwi są zamknięte. Skarbca. Muszę znaleźć inny sposób. W ten deseń. A spójrzmy jeszcze na jedną. A nie, to jeszcze nie tędy. Wróćmy, zobaczmy, czy z pociągiem jest wszystko w porządku, bo on wygląda jakby wszedł z pociągu. Do maszyny nie wejdziemy, ale i tak nie ma w niej Oskara, więc... Tak, spoileruję, przepraszam. Mój Boże, Oskarze! Oskarze! Mów do mnie! Wszystko w porządku? To jest absolutnie niedopuszczalne, nie do przyjęcia i nieopisane. Zostałem zaatakowany. Co masz na myśli, że zostałeś zaatakowany? Moje ręce, nie mam już ich, zostały skradzione. Mój Boże, nie masz rąk. Ale kto to zrobił? Co tu się dzieje? Jednej rzeczy możemy pewni, Kate Walker. Ta haniebna zbrodnia została popełniona przez barbarzyńcę, zepsute indywiduum, którego zachowanie pozbawione jest finezji. Czy przyjrzałeś się napastnikowi? Powiedz dokładnie, jak to się zdarzyło. Czy pozbawione finezji, to za chwilę się dowiemy. Stałem tutaj, polerując mój metalowy mechanizm. Pomyślałem sobie, że przez ten pył w powietrzu dobrze byłoby... Oskarże! Byłem bardzo zajęty, gdy nagle poczułem dwie silne ręce chwytające mnie z tyłu i związujące mnie, zanim mogłem zdążyć się obronić. Chciałem krzyczeć, ale napastnik zakneblował mnie tak, że nie mogłem wydać z siebie żadnego dźwięku. Potem pozbawił mnie rąk za pomocą przerażających szczypcy. To było straszne! Wierzę ci, mój biedny Oskarze. Ale czy go widziałeś? To był prawdziwy barbarzyńca, mówię ci. Miał nabiegłe krwią oczy, stalowe zęby i brązową, łuskowatą skórę. I wydzielał cuchnące zapachy. To był potwór, Kate Walker. Prawdziwy potwór. A miał też... broń. Oskarze, proszę, uspokój się. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Dobrze, skończyłam. Uważaj na siebie, Oskarze. Powodzenia, Kate Walker, i nie zapomnij o mnie. Biedny. To zabrzmiało strasznie. Nie zapomnimy o Oskarze i zrobimy wszystko, żeby odzyskał ręce i pojechał z nami w dalszą podróż. Dobrze, no to teraz spróbujmy odnaleźć ów barbarzyńcę. Zainteresowała mnie jedna rzecz, że aby tym posągiem podjechać do pociągu, trzeba było dwa razy nacisnąć tą dźwignię. A co się stanie, jeżeli naciśniemy jeden raz?
No, miejsce niczego sobie. Nierównie zapomniane jak reszta naszego uniwersum. A co to za miejsce i co się tutaj dzieje, to już za chwilę zobaczycie. Bo to miejsce też ma swoją niesamowitą historię. Zatem podjedźmy jeden raz do przodu i zobaczmy, co się stanie. Jesteśmy teraz na wysokości tych zabudowań, więc zobaczmy, czy coś tutaj zdołamy zrobić. A jak widzicie, jest tutaj swego rodzaju platforma, na którą możemy się dostać. Takie ma duże nogi, długie nogi, więc nie musiałby nawet tak podskakiwać śmiesznie. Tu jest niestety zablokowane, ale dzięki tym szczypcom, które barbarzyńca miał przy sobie, udaje się nam wyciąć otwór do środka. I co tutaj znajdziemy? Jakieś wnętrza fabryczne, kopalnianne, górnicze, przetopowe, wydobywcze. A na półce? Świece zapłonową, jakieś sprężynki, trybiki, jakby tutaj był Hans praktycznie. No i całkiem nową gaśnicę. To jest nowe oznaczenie. Tak samo jak znak nie wolno palić. No to znaczy nie wiem, ile te znaki mają, ale tak czy inaczej pamiętam je odkąd pamiętam. Gaśnica też w miarę nowa. Okej, wycofamy teraz tym automatem i zaraz zobaczymy, gdzie dalej będziemy w stanie się dostać. Dalej prosto. Teraz już Kate sama nie pójdzie, bo ów barbarzyńca się gdzieś zaszył. Pozbawiony finezji. Nie, tymi szczypcami nie otworzymy drzwi tych, które są po prawej stronie, ani tym bardziej świecą zapłonową. No, duży ma ten sierp. Ale raczej ten sierp był tam w celu dekoracyjnym, niż żeby cokolwiek był w stanie zrobić. To ramię od koparki jak najbardziej. Ale ani sierpa, ani młot raczej nic by tutaj nie były w stanie uczynić. Jakaś jest dźwignia, zobaczymy, co się stanie. A to jest winda kopalniana. Specjalna właśnie do użytku w kopalniach. I je się inaczej, co prawda, steruje. Z reguły. Ale być może ta winda w ten sposób działa. Halo? Halo? Kate, tu Dan, słyszysz mnie? Dan? Dan? To ty? Nie słyszę cię zbyt dobrze. Dan? Chcę pogadać. Muszę pogadać. Nasza ostatnia rozmowa nadal... to ważne. Dan, przerywa. Zadzwonię do ciebie, gdy wyjdę z tej kopalni. Kopalni? Kate, dzieje... muszę pogadać. Słuchaj, coraz gorzej cię słyszę. Rozłączam się. To Dan robi sobie przerwy oddychając, a nie przerywa. Dan przerywa, ale no to coś z twoim narządem mowy.
Słuchaj, coraz gorzej cię słyszę. Rozłączam się. No cóż. Tutaj mamy miejsce na świecę zapałową. Ciach. I mamy prąd zmienny. Bardzo ładnie. I jesteśmy wewnątrz... no, kopalni, a tutaj jest co? Wygląda na szyby wentylacyjne. Tak, jak te duże rury, które widzieliśmy przed kopalnią. Okej, idziemy dalej. A to jest dosyć ciekawa kopalnia, bo jest tutaj telewizor. A tutaj ani w jedną, ani w drugą nie pójdziemy, tylko możemy iść dalej. I kolejna winda. Ona się nazywa Szola, o ile mnie pamięć nie myli. Winda górnicza, taka specjalna, dwupoziomowa. Tylko, że w niej nie ma sterowników, znaczy sterowania wewnątrz kabiny. Szole steruje się z zewnątrz i to tak trzeba dzwonić przez taki specjalny dzwonek. No i ludzie u góry szybu uruchamiają właśnie maszynę. Ja już dwukrotnie widziałem taką windę. O ile się nie mylę, miałem okazję taką windą jechać w, nie wiem, czy w Wieliczce, czy gdzieś tam. Byłem bardzo mały wtedy, ale oglądałem nawet jakiś czas temu u panów z kanału XBOXC taką szolę. A tutaj, jak widzimy, są podobne drzwi jak tam na zewnątrz, więc zaraz zobaczymy, co za pomocą tego guzika uda się zrobić. No, trochę mniejsza winda. Chyba winda. Wejdziemy do środka. I jesteśmy na zewnątrz. Ok, więc to jest taki shortcut, żebyśmy nie musieli przejść przez tą całą kopalnię. I co jest bardzo fajne, to jest to, że tutaj są tak samo dźwignie do sterowania tymi windami. Że jak tą windą wejdziemy do góry, to możemy sobie ściągnąć jedną kabinę i drugą kabinę. Pomysłowe. Bardzo fajnie, że twórcy gry zachowali takie właśnie zachowanie. Ok. Cofnijmy się w sumie jeszcze. O, w tą stronę. Chyba w tą stronę? Nie w tą stronę. W tą drugą. I tędy. A to dosyć ciekawa rzecz i niespotykana w komunistycznych fabrykach. Przeogromne organy. Wielkie rury. Piszczałki, nie piszczałki, mechanizmy. Nie wygląda na dzieło kogoś, kto projektował to miejsce. A tutaj ktoś siedzi. Jakiś niby automat. Łysy, co prawda. Ale jak widzimy, ma ręce Oscara. Ale są niestety zaspawane. Idziemy się rokiem, ale nic tutaj nie zrobimy. Więc musimy znaleźć najchętniej znaleźlibyśmy tego bandytę i zapytali, dlaczego zrobił coś takiego. Za bardzo jest rozmyty ten, znaczy zardzewiały i zniszczony ten napis, żebym cokolwiek był w stanie odczytać. Porter in mas... kurka. Odkręcimy te śrubki, bo inaczej nie wyjdziemy na tą drabinkę. Chociaż Kate Walker ma takie długie nogi, żeby sobie poradziła nawet 2 stopnie przejść. Ale cóż, no jak widać, tak jest ta gra skonstruowana. A tutaj... Hej, ty! Kim jesteś? Uważaj,
Ostrzegam cię, nie boję się ciebie. Czego chcesz? Dlaczego to zrobiłeś? Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Myślisz, że kradzież to tylko nieporozumienie, co? Oddaj mi moje ręce, teraz! Twoje ręce? A co masz tam przy ramionach? Wszystko ci wytłumaczę, zrozum, nie jestem złodziejem. Włamałeś się do mojego pociągu, napadłeś mojego maszynistę, okaleczyłeś go i ukradłeś jego ręce. Poza tym nie jesteś złodziejem? Nie ukradłem ich, panienko, tylko pożyczyłem na chwilę. Chyba sobie żartujesz. Nie żartuję z ciebie, nie pozwoliłbym sobie na taką swobodę. Należą do Oskara, mojego maszynisty automatu. Dlaczego je ukradłeś? Są wyjątkowe, prawdziwe cuda mechaniki. Nigdy nie byłbym w stanie sam zaprojektować takich rąk. Nigdy. Cóż za fachowość. Cóż za precyzja. To niesamowite. Absolutnie wyjątkowe. I tylko dlatego, że ci się podobało, to je ukradłeś? Tylko je pożyczyłem, panienko. I czasowo, rozumiesz? Oczywiście zwrócę je, gdy nie będą mi już potrzebne. Możesz... Słucham? Zrozum, że te ręce są potrzebne do ukończenia mego planu. Nareszcie ukończę pianistka automat i spełnię moje marzenia. Wszystko jest już na miejscu. Zamieniłem tę starą, zbędną fabrykę w magiczny teatr. Jak widzisz, piece, rury, kominy zostały zamienione w jedne gigantyczne organy. Będę mógł akompaniować najwspanialszej śpiewaczce żyjącej na ziemi. Teraz potrzebna jest mi tylko ona. Więc tak z grubsza prezentuje się plan, który nasz barbarzyńca zorganizował. A zobaczymy, kim on jest. Kim jesteś? Siergiej Borodin, dyrektor miasta przemysłowego Komkołzgrad. Lub przynajmniej tego, co z niego zostało. No, więc to jest Siergiej Borodin. A miasto, tak jak potwierdziliśmy właśnie, to jest Komkołzgrad. A kim ty jesteś tak naprawdę? I dlaczego zatrzymałaś się bez zgody na mojej stacji? Nie wybrałam twojej stacji na przystanek, ale mój pociąg ma problem techniczny. Nazywam się Kate Walker i jestem amerykańskim prawnikiem. Miło, że przyjechałaś z tak daleka mnie odwiedzić. A powtarzam. Nigdy nie miałam zamiaru zatrzymywać się tu. Jestem w podróży służbowej, jestem prawnikiem, do cholery! Ojej. Tak, a jaki masz tu interes? Jak już mówiłam, głupia awaria mechaniczna. Dobra. Więc... Han się raczej nie wie. A porozmawiajmy o tym, co możemy dla niego zrobić. A gdybym pomogła ci zrobić inne ręce tylko dla twojego automatu? Po co komplikować życie, skoro już mam to, czego mi trzeba? I szczerze wątpię, że byłabyś w stanie stworzyć tak wspaniałą parę rąk. Stworzyła już tak wspaniałą parę nóg. No ale cóż. Misja. Przykro mi, kompletnie nie rozumiem nic z twojej opowieści. Bez rąk mojego maszynisty nie ruszę się w dalszą podróż. Wszystko, co zaprojektowałem, wszystko, co wymyśliłem, wszystko jest dla niej. A tak jak u mnie w 2016 roku. Rozumiesz? W 2015, żeby być bardziej precyzyjnym. Jej, och, usłyszeć ponownie jej śpiew tutaj w mojej fabryce. Ale kim ona jest? O kim mówisz? Helena, jedyna, Helena Romański. Jej głos jest taki czysty, jak anioła. Pewnego dnia przyjechała tutaj do Komkołzgradu. Śpiewała, no wiesz, wtedy, gdy nasze miasto przemysłowe było u szczytu. Och, to już tak dawno, to było jak nierzeczywiste, to było magiczne. Ocaliła moje życie i nadała mu sens.
Kiedy się dowiedziałem, że program wydobywczy miał być porzucony, a to miasto przemysłowe miało pójść w zapomnienie, że ja, jego dyrektor, byłbym nikim, tylko strażnikiem tych rdzewiejących resztek minionych lat, wtedy po raz pierwszy obmyśliłem plan sprowadzenia z powrotem Heleny Romańskiej do tej fabryki, ale tym razem śpiewałaby tylko dla mnie samego. No to brzmi troszeczkę... słabo. Za słabo. A czy jej się to podoba? Pewnie, pewnie. Jak się dowie, że to wszystko zrobiłem dla niej, gdy zda sobie sprawę, jak przemieniłem rozległą sieć rur i kanałów, by stworzyć najbardziej imponujący organ wszechczasów. Wtedy, wiesz, to nie było małe osiągnięcie, panienko. Kiedyś płynęło tędy płynne żelazo. Teraz niosą się tu tylko piękne melodie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę stworzyć pianistkę automat. Rozpaczałem, że nigdy nie uda mi się stworzyć rąk, które byłyby wystarczająco skomplikowane, ale wtedy ty przyjechałaś. Co za szczęście, nie sądzisz? Cóż za szczęście. Tak, to był szczęśliwy zbieg okoliczności dla kogoś stąd. Więc kiedy powróci tu Madame Romański? Kiedy odzyskam moje ręce? Nie wiem, może ktoś powinien jej poszukać, powiedzieć. Ojejku. Hej, może ty pojedź. Im szybciej ją sprowadzisz, tym wcześniej wyruszysz w swą dalszą podróż służbową. Czy to nie świetny pomysł? A obiecujesz, że gdy Helena zaśpiewa, oddasz mi ręce mojego automatu? Obiecuję, moja droga. Masz moje słowo. Cóż, chyba muszę ci uwierzyć. Dokąd w takim razie mam ruszyć na łowy za tą śpiewaczką? Nie mam pojęcia, ale jako kobieta światowa nie powinnaś mieć żadnych problemów z jej odnalezieniem. Helena Romański była światową sławą. Zebrałem wiele przedmiotów, pamiątek po niej, które trzymam w pokoju. Świątyni jej osobistej chwały powinnaś to zobaczyć. Cała ta historia jest bardzo zwariowana. Dokładnie. Dobrze. Wybacz, muszę iść. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Oj, panie Siergieju. Ciężkie życie pan ma. Ale no, ten pokój będzie trochę bardziej... straszny. Są rzeczy, które człowiek jest w stanie zrobić, a są rzeczy, które no aż za bardzo. Pamiątki. A to już jest... Okej, to jest jakiś tam, powiedzmy, taki zbiór historyjek prasowych na temat właśnie tej śpiewaczki. Złoty krążek, o, zepsuł się złoty krążek. Ale coś taki mały jest, kurczę, ten krążek. 7-calówki nie są takie małe. To wygląda bardziej na CD, ale no cóż. Towarzyszka Helena Romański śpiewa dla ludu. Śmiesznie to wygląda. Dała serię recitali do akompaniamentu pianina w fabrykach naszej wspaniałej republiki. Po Kijowie nasza diwa przyjechała do Konkolsgradu. No, czyli, że Ukraina albo trochę za Ukrainą. Tak się domyślam przynajmniej. Z towarzyszem Borodinem. Ale już miał taką dziwną głowę. Kurde, co jest z tą jego głową? Tego nie rozumiem. Nigdy tego nie rozumiem tak naprawdę. Europejski sukces. Pięknie. Jest u szczytu kariery artystycznej.
punktem kulminacyjnym interpretacja wraz z rosyjskim tenorem Frankiem Malkowiczem. Coś go chyba gdzieś żeśmy ostatnio słyszeli, w sensie o nim. I tutaj już pożegnanie. A to już jest jeszcze straszniejsze. Tak, 97 rok, Siergiej Borodin, czyli od 5 lat. Chyba, o, piszę pod ten adres już 122 raz. To się nazywa poświęcenie. Adresat nieznany, zwrot do nadawcy. Moskwa. No, pan Siergiej ma trochę za dużego fioła, moim zdaniem. Ale dobra. Coś się orientuje, że jest osoba, która tego Franka zna i może przez Franka będziemy się w stanie dowiedzieć, gdzie jest nasza śpiewaczka. Cześć, mamo. Katie, ale niespodzianka. Ale która ta godzina? Dlaczego dzwonisz do mnie w środku nocy? Wybacz, mamo, zapomniałam o strefach czasowych. Obudziłam cię? Oczywiście, że mnie obudziłaś. Spałam tak głęboko. Muszę spać dużo dla podtrzymania urody. Jutro czeka na mnie szalony dzień. Przepraszam, ale to bardzo ważne i pilne. Nie mam za dużo czasu. Skoro to nie może poczekać do jutra, cukiereczku, no to powiedz, mamusi, co się dzieje. Jeśli chcesz, bym zadzwoniła za ciebie do Dana, to wybij to sobie z głowy. Mamo, posłuchaj, proszę. Mówiłaś, że spotykasz się z tym Markowiczem, albo jak mu tam? Nie, Malkowiczem, Ponczusiu. Frankiem Malkowiczem. Tak, prawda, więc on jest śpiewakiem operowym, czyż nie? Dokładnie. Mówią, że miał najlepszy głos w swych czasach, kochanie. Wyobraź sobie. To fantastycznie. W takim razie musiał znać słynną śpiewaczkę, Helen Romański. Ona też jest Rosjanką. Możesz go spytać? Kochanie, jeśli szukasz gwiazd, to Frank zna je wszystkie. Zaraz go obudzę i sam ci powie. To znaczy, że on jest... Katie, jesteś tam jeszcze? Frank mówi, że kiedyś się prowadzał z jakąś Romański, ale to było platoniczne. Wiesz, jacy są ci śpiewacy. Ona jest wspaniałym sopranem. Super! Czy on wie, dokąd ona wyjechała? Czy nadal śpiewa? Gdzie mieszka? Chwileczkę, Ponczusiu. Frank mówi, że była bardzo chora i wycofała się z obiegu. Pojechała się leczyć do jakiegoś kurortu. Wydaje mu się, że do Aralbadu, ale to było 15 lat temu i nie jest pewny. Wiesz, kochanie, zawsze, gdy się obudzi, potrzebuje troszkę czasu na rozkręcenie się. Wielki dzięki, mamo. I dla Franka też. Jesteście fantastyczni, kocham was oboje. I jeszcze raz dzięki. Zadzwonię później. Okej, więc z grubsza mamy pewne przypuszczenia, gdzie może być nasza śpiewaczka. A Aralbad to też jest znacząca nazwa. Komkolsgradu jeszcze nie rozszyfrowałem. Gorod to jest miasto. Komkols, no to tego nie wiem. Nie jestem sobie w stanie tego jakby bez większego researchu. Ojej. Halo? Obudziłem cię? Nie mogę spać. Ta cała sprawa cały czas zaprząta mi głowę. Jaka sprawa, Dan? Ale Kate, ta nasza kłótnia, zapomniałaś? Muszę znów o tym pogadać. Wiesz co, wydaje mi się, że oboje byliśmy trochę napięci, to wszystko. Ale nie gryź się, dobrze? Tak, pewnie. Odkładanie problemów nigdy ich nie rozwiązuje. Chcę ci powiedzieć, że czułem się głupio, gdy odłożyłem słuchawkę. Naprawdę? Tak. Drzwi do mojego biura były otwarte i myślałem, że wszyscy mnie słyszeli. Ach, tak mi wstyd, Dan. Przeproś ode mnie swoich kolegów. To nieistotne, kochanie. Obiecaj tylko, że już nigdy nie doprowadzisz mnie do takiego stanu. Zazwyczaj jesteś taka cudowna. Mam wrażenie, że ta podróż tylko oddala nas od siebie. To prawda. Przeżywam tu tonę nowych i zaskakujących doświadczeń. Dobra, rozumiem. Nadal żadnego Hansa Vorarlberga. Nie. O, Dan zna jego nazwisko. Pięknie.
Brawo, Dan. Plus jeden. Mów mi, co się dzieje. Wiesz, jak wiele dla mnie znaczysz? Wracaj szybko do domu, ech. No, rzeczywiście. Dużo dla niego znaczy, do tego, że się nauczył nazwiska Vorarlberga. Postaram się. Ściskam cię, Dan. Tak, jak sobie myślicie, dlaczego tak ekran czerwienieje, to jeżeli się naciśnie na spację, to jest taka pauza w grze. Ciach, ciach. To nie jest jakiś tam efekt u mnie na edytorze. Potem w postprodukcji. W postprodukcji po prostu zatrzymuję na klatce, a nie czerwienie tła. Ale to bardzo wygodne. Dyrektorze! Ach, to ty, panno Walker. Dyrektorze, chyba wiem, gdzie jest Helena Romański. Mój Boże, znalazłaś Helenę? To fantastycznie! Tak? Tylko taka euforia? Na jego miejscu bym podrygiwał tutaj aż do sufitu i te... Dobrze. Jak mogę dostać się do Aralbadu? Jest tylko jedna droga. Tu w mieście nie ma już odpowiednich pojazdów, ale ten głupi pijak żyjący tam na górze na pewno coś ma. Jaki głupi pijak? Nie jesteś sam? Co jest tam na górze? Nie zauważyłaś tego kosmicznego złomu na płaskowyżu? Nadal pilnuje tego stary, żałosny żołnierz. Ale teraz bardziej interesuje go sięganie po kolejną butelkę niż do gwiazd. I sądzisz, że ten dżentelmen miałby dla mnie jakiś pojazd? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli dorwiesz go w dobrym momencie, to może. Ale dobrych momentów to on ma coraz mniej. Życzę szczęścia. Jak mam się więc dostać do tego składu kosmicznego? Do kosmodromu prowadzi kolejka. Kiedy do niej wejdziesz, włączę automatycznego pilota. Dobrze, no to wiemy, co... co tutaj się da zrobić. Według moich ustaleń Helena Romański mieszka obecnie w Aralbadzie. W Aralbadzie? Helena Romański jest w Aralbadzie! Więc znasz to miejsce? Wiesz, gdzie ono jest? Oczywiście! To słynne uzdrowisko. W latach świetności Aralbad gościł całą śmietankę reżimu. I to jest o tyle... ciekawe, że Aralbad, ja wam potem powiem, prawdopodobnie w kolejnym odcinku, bo dzielę te odcinki po lokalizacjach, jak zapewne widzicie, a nie po jakichś tam wydarzeniach i dlatego one tyle trwają. Przepraszam za to z góry. Aralbad, jakby lokalizacja faktyczna, ale wieje, kurde. I Aralbad, lokalizacja faktyczna, jest porównywalna właśnie z tym, że w latach świetności, a teraz to co innego. Zaszczytem było pozwolenie na pobyt tam. Dziś zaszczyty odeszły wraz z generałami i pułkownikami. Wszystko zmyte przez morze. I oto wskazówka. Oczywiście. Brzmi jak doskonałe miejsce na wypoczynek i rekonwalescencję. W latach świetności wydaje mi się, że Madame Romański byłaby szczęśliwsza tutaj. Zaszczytem było pozwolenie na pobyt tam. Idealną harmonię naszego miasteczka. Wraz z generałami i pułkownikami. Wszystko zmyte przez morze. Śmiesznie się zbugowało. Pewnie tego nie testowali, że w trakcie dialogu ktoś zatrzymuje. Okej, idę. Życz mi szczęścia. Liczę na ciebie, Kate Walker. Niech tak będzie. Ojejku. Siergiej. To jest kolejka szynowa. Raczej tutaj automatyczny pilot jest średnio potrzebny. No i te drzwi zrobi recykling asetu. A to już niestety Marson. Halo? Hej, to ty? Jak się masz? A się zdziwiłem. Olivia! Wspaniale! Dobrze, że dzwonisz. Słyszałaś o Helenie Romański? Nie. Czy to rosyjska projektantka mody? Nie, to śpiewaczka. Wkrótce się z nią spotkam. Muszę znaleźć sposób na dostanie się do Aralbadu. Wyobrażasz sobie, jaka jestem szczęśliwa? Nie bardzo. A
co to śpiewaczka ma wspólnego ze sprawą zabawek? Kate, czy na pewno wiesz, co robisz? Brzmisz jakoś dziwnie. Jakbyś się zmieniła. Słuchaj, chodzi o to, że jeśli mam zakończyć tę podróż, to muszę połączyć śpiewaczkę z dyrektorem przemysłowego miasta Komkolsgrad. Nie martw się, dobrze wiem, co robię. Dlaczego powiedziałaś, że się zmieniłam? Nie wiem, takie wrażenie. Wydajesz się być pewniejsza siebie, silniejsza, bardziej śmiała. A o to chodzi. No i proszę, wystarczy jedno słowo, a ty już jesteś gotowa do walki. Zaczynam rozumieć punkt widzenia Dana. Coraz trudniej cię cały czas bronić. Co to znaczy? A to znaczy, że poszłam z Danem na drinka. Chciał pogadać. Zrozumiał, czuję się samotny. No to i co ci nagadał? Nic. Odnosi wrażenie, że mu się wyślizgujesz. Coraz trudniej jest mu cię zrozumieć. Pewnego dnia poszliśmy do kina, a on mówi, że na pewno spodobałby ci się ten film, a ja mu powiedziałam, że... Mówisz mi, że umawiasz się na randki z moim narzeczonym? Nie, żadne randki, Kate. Wspieram go tylko, gdy cię nie ma. Wszystko w dobrej sprawie. Mogę mieć na niego oko do czasu, aż wrócisz. Cóż bym zrobiła bez ciebie? O, zazdrośnica. To dobry znak. To oznacza, że go nadal chcesz. Na pewno go to ucieszy, gdy mu powiem. Spotykacie się znowu? Jutro wieczorem. Zaprosił mnie na kolację do Goldbergów. Nie masz nic przeciwko temu, prawda, Kate? Ojej, a to było na samym początku. Przecież Valeriana do Goldbergów. Nie, nie martw się. Olivia, słuchaj, muszę kończyć. Trzymaj się. To rzeczywiście się sprawy zmieniają i komplikują, ale faktycznie Kate jest coraz bardziej pewna siebie, co widzimy szczególnie porównując jej obecną sytuację z samym początkiem gry, gdzie nie chciało się jej wnosić walizki. Potem ta walizka znalazła się w pociągu samoczynnie. Więc to jest takie no, dosyć ciekawe. No, ciekawe, pojawiają się tutaj odgłosy ptaków i jakiś tam kwilący orzeł. A jaka będzie jego rola i ptaków w ogóle tutaj, to za chwilę się dowiemy. Najpierw musimy znaleźć tego starego pijaka. Pewnie będzie w tejże kapsule. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Dwutygodniowa pamięć. A tu ktoś sobie siedzi. Postacie w tej grze są o tyle ciekawe, że one wodzą głową za bohaterką. Przepraszam pana. Proszę wybaczyć, że przeszkadzam, ale... Oho, czy pan mnie słyszy? 3, 2, 1 i startujemy! A, słodka mamo! Dama, piękna dama na pokład startowy! Hyc! Proszę się nie martwić, proszę pana. Proszę się uspokoić. Chciałabym uzyskać trochę informacji. Uważaj, co robisz, kochana! Nie mamy żadnych informacji, żadnych strategii, żadnych planów do przekazania nigdzie i nikomu. Przepisy wojskowe! Wykop sobie maleńka! Okej, no to co do misji? Czy mógłby się pan wziąć w garść? Może znaleźć wyjście z tego kompleksu przemysłowego. A, ja też. Muszę wydostać się z tego bagna. Ale najpierw się napiję. Zbliż no tu te piękne usteczka. Wódeczki? No powiedz, co myślisz? Czy ma pan pojazd do pożyczenia? Jestem gotowa sprawdzić jedną z pana rakiet, jeśli będę zmuszona. Za zdrowie rakiet! Hej, piękna damo! Napiję się i za to! Już za chwilkę będzie potrzebna specjalna butelka. Za zdrowie rakiet. Żeby rakiety nie chorowały na grypę albo przeziębienie. Coś, co cię zmiecie. 3, 2, 1, kontakt i startujemy! Okej, wystarczy? Co to było? Mówiłaś coś? To rewolucja towarzyszek, czy co? Oho, nadchodzą kłopoty. Schować koła! Moc do babuszek! Okej. Muszę dostać się do Aralbadu i to szybko. Proszę bardzo, żołnierzu.
Zostanę tu i będę cię osłaniał. Mam tu zapasy. Muszę je mieć na oku. To też ciężka robota. Wiesz, no te wszystkie butelki. Dobrze. Może pomóc? Słyszałam, że może mi pan pożyczyć jakiś pojazd. Pojazd? Zabrali nam wszystkie pojazdy i wywieźli dawno temu za granicę. Rozkazy generała. Mówię więc, wznieśmy kielichy i napijmy się za najlepszych żołnierzy, jakich znał ten naród. Nie chcę pana obrażać, ale nie mam w tej chwili ochoty na nic do picia. Będziesz tego żałować do swojej śmierci, kochana. Twoje zdrowie, póki je masz. Dobra. W sumie chyba będziemy musieli przegadać wszystko. Nazywam się Kate Walker. Jestem prawnikiem z... Trochę się zgubiłam, a pan chyba zna to miejsce. Borys Harow, do usług, madame. Czy podać coś z baru? Nie, dziękuję. Jak długo pan tu jest? Tak długo, ile ci zajęło przyjście tutaj, Orzeszku. Czyli... Panie z postprodukcji, proszę dodać długość czasową. Jeśli chodzi o czas od początku pobytu w Konkozgradzie, to 46 minut i 59 sekund. Nie myśl, że jestem samotny. Mam ze sobą kilka butelek. Towarzyszą mi. Jesteś żołnierzem, prawda? Eks-kosmonautą? Hej, kochana, to już przeszłość. Do diabła. Porozmawiajmy o dniu dzisiejszym. I napijmy się. To rozkaz żołnierzu. Ojejku. Czy mówi ci coś nazwisko Hans Vorarlberg? Karlsberg? Oczywiście, znam je. Niezłe. Ale przykro mi, od dawna nie widziałem tutaj czegoś takiego. Vorarlberg to osoba. Szukam go i wydaje mi się, że był tu kilka lat temu. W takim razie wznieśmy kielichy. Za odważnego człowieka i jego zdrowie. Przyjechałam tutaj pociągiem, ale wystąpił problem mechaniczny. Musiałam zostawić pociąg na stacji w strefie przemysłowej. Dyrektor powiedział, że zastanę pana tutaj. Ech, Borodin! Ten głupi zdrajca! Mówię ci, przeszedł na stronę wroga. Na ciemną stronę. To przerażające. Wyżarło mu mózg. Palant. Może trochę za ostro. Jest trochę ekscentryczny, z tym się zgodzę, ale kiedy się mieszka samemu, odciętym przez tak długi czas od świata... Jego mózg odmówił posłuszeństwa. Mówię ci, w moim mózgu nie ma ciemności. Mam lekarstwo, widzisz? Moje tajemnicze antidotum. No, spróbuj. Nie będziesz już marznąć. A też swoją drogą ciekawe, skąd on ma te wszystkie butelki? Widzieliście tutaj jakiś sklep? Chyba nie należy do kategorii wysokiego ryzyka, ale dzięki. Tyle tu ptaków. Co je tu przyciąga? Ach, durne ptaki. Przynajmniej one się nie nudzą, co? Zobacz, umieją latać. Ptaszyska. Ach, umieją latać. Chyba jest pan o nie zazdrosny. No, może masz rację. Bo czasami uwalniam Sojuza i patrzę, jak krąży godzinami. Ptaki? Srają ze strachu, gdy widzą, że nadlatuje. Ale zawsze wracają. Sojuza? Sojuz, madame. To srebrny orzeł. Zbawiciel, który oczyszcza cały kosmodrom z tych parszywców z obleśnymi skrzydłami. Dobra, no to... Miałam zamiar. Zapomnij. Nieważne. Jest zbyt pijany, by pomóc komukolwiek. Nie jestem pijany. Piłem... Ale troszeczkę. No cóż. Dziwne. Z pewnością miałem tu jakąś buteleczkę. Idę się przewietrzyć. Ściana się do mnie przybliża. Później pomyślę o wybuchu, e? 3, 2, 1 i startujemy! 3, 2, 1, kontakt! Czy wszystko w porządku, pułkowniku? Czy dobrze się pan czuje? Mm.
Proszę uważać, nie przechylać się za bardzo, bo... za późno. Hurra! A w międzyczasie, jak on sobie stąd poszedł, to mam przeczucie, że coś tutaj znajdziemy. A w szczególności gdzieś tu. Okej. Komitet zarządzania programem prototypów. Projekt wyrzutni sprężynowej Vorarlberga, rok 79. Czyli, że jeszcze przed latami 80. Vorarlberg był w Barokstadt. I tutaj jest napisane, że Vorarlberg projektował wyrzutnię sprężynową, ale jakieś tam konsorcjum rządowej komisji radzieckiej, generał Balia Mushin, stwierdził, że to jest do niczego i to jakaś tam rada tak samo to stwierdziła. I projekt ośmieszy nasze państwo, przedstawi w złym świetle nasz projekt, nasz przemysł kosmiczny. W następstwie bezowocnych prób towarzysz Vorarlberg zademonstrował już granice swojej wiedzy w dziedzinie nauk mechanicznych. I to bardzo smutne. A następnie kosmodrom został zamknięty. I przeniesienie pilotów testowych projektu Vorarlberga, projekt XP-25, do innych dziedzin. Więc tak wygląda z grubsza los Vorarlberga tutaj. Widać, że projektował maszynę. Tak, mam tutaj przy sobie ten cylinder z Komkolsgradu. Jeszcze go nie odpalałem. I tak samo nie odpaliłem wam cylindra z Barokstadt. Zrobimy to, jak będzie taka okazja. I coś chciałem jeszcze powiedzieć. Że tak to wyglądało tutaj, że Vorarlberg pomagał, no, został zmuszony do pomocy w rosyjskiej czy tam sowieckiej Związku Radzieckiego fabryce, kopalni. Tutaj automatyzował, robił różne rzeczy, ale i potem nawet zabrał się do projektów kosmicznych, tylko że nie spodobało się to tym, którzy tym projektem zawiadywali. To dosyć smutne. Co, nie działa to? Nie, niemożliwe to jest. Przecież to musi działać. A, dobra, przepraszam, bo po prostu widzę to ze złej perspektywy. Jakby dla mnie w tej chwili ta rura jest centralnie nad nim, ale ja to muszę przekręcić dopiero troszkę tutaj dalej, żeby to było centralnie. I... co jest grane? A, wiem, kurczę, no tak, wiadomo. Najgorzej, nie podłączyłem wody tutaj, żeby go oblać. Bo trzeba go po prostu ocucić, o to tutaj chodzi. Dużo ma tych butelek. Ciekawe, skąd je tutaj wziął. Tak, bo jeszcze mnie tutaj po prostu w tej części mapy nie było. Ale już zaraz to tutaj zrobimy. Co jak co, bardzo ciekawa jednostka. Wiele rakiet, kopalnia, kolejka. Ja mówię, że to są niespełnione marzenia. Tak ten odcinek będzie jakoś nazwany. Bo z jednej strony Siergiej Borodin marzy o tej solistce, z drugiej strony żołnierz marzy o locie w kosmos, z trzeciej strony Vorarlberg marzył o skonstruowaniu wyrzutni i wszystkie te marzenia, jak widzicie, legły w gruzach. Co się dzieje?
teraz chcesz mnie utopić! Uspokój się. Wszystko w porządku. To tylko na przebudzenie. Chyba niemało wypiłeś. Łe, jesteś tam? Nie pierwszy raz. Może nie ostatni. Stary, moja głowa. Proszę, możesz szeptać? Proszę mi wybaczyć. To był jedyny sposób, jaki mi wpadł do głowy, by pana ocucić. Trochę ekstremalny, ale odnoszę wrażenie, że jesteś damą, która lubi osiągać wyniki. Przyjechałam tutaj pociągiem, który... O ten Aralbad i naszą misję. ...który niestety zepsuł się. Muszę natychmiast dostać się do Aralbadu. Ktoś mi powiedział, że możesz pożyczyć mi jakiś pojazd. Ktoś? Kim mógłby być ten ktoś? Mam nadzieję, że nie chodzi ci o Siergieja Borodina. Ale... Tak, o niego. Dyrektora kompleksu przemysłowego poniżej. Bądź ostrożna, młoda damo. To nie jest rozsądny człowiek. Potrafi być podły i bardzo niebezpieczny. W sumie to zasugerowałbym przyszła do ciebie, ale odnoszę wrażenie, że nie przejmuje się także i tobą. Nie interesuje mnie, co o mnie myśli. Uważaj na niego. Taka jest moja rada. Okej. W tej bazie nie ma zbyt wielu pojazdów. Gdy zdecydowali się na zamknięcie kosmodromu, odholowali stąd cały sprawny sprzęt. To nie ma znaczenia. Znajdę jakiś sposób. Jeśli mogę w czymś pomóc, to pytaj. Okej. Czy nazwa Aralbad mówi ci coś? Aralbad! Dawno temu słyszałem tę nazwę. To uzdrowisko, madam. Cała śmietanka reżimu tam jeździła. A byli to żołnierze na rekonwalescencji, zmęczeni politycy, spekulanci i aferzyści. Cała banda. Mogli szaleć. Wszystko mieli opłacane. Przywilej, który nigdy nie był mi dany. Zaledwie 2 kroki od zostania bohaterem narodowym i zabrali mi darmowe wakacje. A gdzie dokładnie jest to miejsce? Dalej na wschód. Nie musieliśmy wiedzieć, gdzie dokładnie. Sterowiec był zaprogramowany na przewożenie tam wczasowiczów. Stąd... Okej. Przyjechałam tutaj pociągiem... Ktoś? Ale... Bądź o... W sumie... Nie... Czyli... W takim razie musimy chyba odnaleźć sterowiec, z tego co ja się orientuję. Bardzo dziękuję za pomoc. Miło mi się z tobą rozmawiało, madam. Chyba utnę sobie małą drzemkę. Coś nie widzę, jakbyśmy byli w stanie tutaj coś więcej zdziałać. Skoczmy teraz zobaczyć na ten sterowiec. Tędy? Nie, tutaj jest ten Sojuz. Kurczę, idę w złą stronę. Tutaj jest orzełek. Tutaj czegoś potrzebujemy. Dobra, więc musimy się wrócić trochę niżej. I dotrzeć do sterowca. Sterowiec, widzicie, tak niedawno w tą grę grałem, a... tak, tylko kiedy pobiegnij, bo nie mam całego dnia na chodzenie. Tak niedawno w tą grę grałem, a... nie pamiętam, gdzie jest sterowiec. No cóż. Sterowiec jest tam trochę dalej. I tutaj... O, chyba się nam zarejestrował temat do rozmowy. I tutaj będzie nam potrzebny... Potrzebny mi klucz. Więc dobra, wracamy do naszego pułkownika Harowa, czy jakoś tak?
Panie pułkowniku. Potrzebujemy porozmawiać o sterowcu. Panie! Panie! Moja głowa! O, moja biedna głowa! Potrzebuję spokoju! Proszę! Mogę mieć trochę spokoju! No, nie możesz. Sterowiec. Czy sterowiec nadal działa? Nie wiem! Od dawna nie był używany. A ja muszę się nauczyć go obsługiwać. Nie będzie z tym kłopotu. Ma automatycznego pilota. Idź i zobacz go, jeśli chcesz. Weź ten klucz. Dzięki. No i super. Tego nam brakowało. Więc dobrze, wezmę kluczyk i ruszymy do... No to idę. Do zobaczenia. O mnie się nie martw. I zaraz zobaczymy na to, czy tym sterowcem wystartujemy. I jak ten sterowiec działa. Połączenie, jak widzicie, jest całkiem stabilne. Nie ma problemu, że było niestabilne w tej chwili. Na początku coś było mało stabilne, ale teraz wygląda na to, że jest super. Chyba nie działa. No właśnie, chyba nie działa. Więc drogi nasz pilocie, panie Harowie. Musimy jakoś go uruchomić. A gdzie nasz pilot? On tutaj był niedawno. Nie tutaj, tutaj. Tutaj będzie. Chyba. O, jest. Uciekł sobie od nas. A tutaj taka sama kapsuła jak tamta, w której on mieszka. Ach, tutaj jesteś. Szukałam cię. Ja też. Udało mi się uruchomić mechanizm autopilota, ale sterowiec nie chce się wznieść. Nie wiesz dlaczego? Może mam jakiś pomysł, ale ty wyglądasz na niezłego mechanika. Powiedzmy, że od początku mojej podróży udało mi się przyzwyczaić i poznać dziwne urządzenia Hansa Vorarlberga. A, widzicie, pocięli jej wypowiedź, tak że nazwisko wypowiada poprawnie. Zreflektowali się skurczybyki. Okej, mam dla ciebie układ. Od lat mieszkam w okolicy tej durnej wyrzutni. Zawsze sobie powtarzałem, że pewnego dnia wzniosę się do gwiazd w tym latającym skrzydle. Lepiej bym wyruszył w podróż, zanim wódka zaćmi mi całkowicie umysł. Ale muszę wiedzieć, jak to działa. Ty przynajmniej wyglądasz, jakbyś miała o tym blade pojęcie. Jeśli pomożesz mi dostać się do gwiazd, powiem ci, jak działa sterowiec. Co powiesz? Umowa stoi? Dlaczego nie? Zobaczę, co mogę zrobić. Okej. No to teraz skoczymy do... Tutaj za nim jest taka sterownia. I tam prawdopodobnie znajdziemy odpowiedź na nasze pytanie. No, klucz Vorarlbergów. Czyli Vorarlberg już, jak widać, projektował komputery. A to bardzo ciekawy pomysł. Nie działa. Właśnie, obwód zapasowy. Co, dalej nie działa? To teraz trzeba klucz. Pewnie jakaś mała prądnica. O, i działa, super. Wymagana próbka krwi. Dobra, no to poprosimy go w takim razie o próbkę krwi. Widzicie, to pomieszczenie jest niedokończone, albo było potem rozszabrowywane. No bo tam widzieliście te płyty podłogowe,
O, ciekawe, już te talerze się kręcą, wcześniej się nie kręciły. Towarzyszu, bo... Te panele podłogowe były pootwierane. Tak, towarzysz Borys, okej. Borys, potrzebne mi kilka kropel pańskiej krwi. Słucham? Aby uruchomić wirnik, potrzebuję zanalizować krew pilota. Skoro lecisz do gwiazd, musisz być dobrego zdrowia. Dlatego potrzebna mi próbka krwi. Nie będzie bolało. Są dwie rzeczy, które żołnierz jest zawsze gotów wykonać. Spuścić spodnie i rozlać krew. Zaczynaj! Potrzebna mi tylko twoja krew. Cała przyjemność po mojej stronie, madam. Auć! Auć. No i z tą krwią już sobie ruszymy do sterowni. No i tak, jak widzicie, to urządzenie ma 4 guziki. Pierwszy to jest podniesienie kapsuły z pilotem, drugi analiza krwi, trzeci test takiego właśnie wirowania, a czwarty to już start do gwiazd. Oj, sorry. Zacznijmy od tej krwi. Zbyt dużo alkoholu, no to cóż, będziemy musieli sami się ukłuć. O! W porządku. Wszystko podniesiemy. Wywirujemy. Okay. Chyba wiem, jak to działa. Siadaj i zaczynamy. Pułkowniku, wszystko w porządku? Jak najbardziej! Głowa mi pęka! Ale przywykłem do tego! Wow. Jestem zawodowym pilotem! Okej. Okay. No to... O, jak widzicie, sobie przechodzi z tej kapsuły już do platformy odlotowej. Ale to mnie zadziwia, że Vorarlberg skonstruował takie urządzenie. No bo ten klucz tutaj nie mógł się znaleźć w inny sposób niż... Panno Walker, zgłoś się, czy mnie słyszysz? Ech, prawie wcale. Mów głośniej. Jestem gotów. Wciśnij przycisk wyrzutni. Tak. Niż tylko przez Vorarlberga. Rozpoczyna się odliczanie. Włączona procedura odlotu. Rozpoczyna się odliczanie. Pułkowniku, nie powiedziałeś mi, jak działa sterowiec. Co mam zrobić? Sterowiec potrzebuje korby. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wznosimy się. No i poleciał. Do gwiazd. Szerokiej drogi, czy tam szerokich przestworzy, panie Borysie. I teraz musimy zabrać tą korbę, którą on pozostawił. Korba jest... o, tutaj. Natomiast troszeczkę nam powiedział enigmatycznie, ponieważ nie sterowiec potrzebuje korby, ale korby potrzebuje ten sygnalizator, który jest przy Sojuzie. A Sojuz potrzebny jest po to, aby rozpędzić ptaki, które się tam gdzieś bawią w okolicach sterowca. Zajmują jego bezpośrednie sąsiedztwo.
No i Sojuz właśnie służy do tego, że on to po prostu rozpędza. Odstrasza te ptaki. Więc tak, rączka korby. I kręcimy. Tak, zawsze się, jak byłem mały, to tak to piórko orła tak sobie poleciało i ja sobie pomyślałem, że ten orzeł, coś mu się stało. Nie, ten orzeł sobie po prostu krąży przez kilka godzin i potem wraca do siebie. Żadne zwierzątko nie ucierpiało podczas produkcji. No i co, i teraz jesteśmy już w stanie odlecieć sterowcem. Więc w drogę do sterowca. Jak widzimy, już nie latają tutaj w pobliżu ptaki i sterowiec wydaje się już dostępny do lotu. Troszeczkę jest taki przybrudzony, ale to gdzie ten sterowiec? No tak, no wiecie, że do Aralbadu. Ale jak ten Aralbad wygląda? I co tam zrobimy? I czy znajdziemy naszą Helenę? I co dalej z naszą podróżą? O tym już w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcinka.